Tak, chciałbym jeszcze podzielić się tym też, co na samym początku jeszcze wspominałem. Wiecie, kiedy tak myślę, ja myślę, że każdy z nas tego po prostu dotyka, że zastanawiamy się, analizujemy, spoglądamy na to swoje życie, spoglądamy do naszego wnętrza i tak jak już na samym początku powiedziałem, człowiek chce być szczęśliwy, chce być blisko swojego Zbawiciela, chce to życie takie wieść, żeby ono podobało się Panu. I wiecie, tak na nowo zobaczyłem, że jak gdyby są pokazane tylko dwie drogi. Ta droga, która jest taka naturalna, taka, kiedy człowiek żyje w tym skażeniu, żyje w grzechu, i ta wąska droga, ta Boża droga, ta droga za Panem Jezusem i to życie, które pochodzi od Niego i które On daje. I tak zobaczyłem, że naszym powołaniem, naszym życiem jest to, aby być w Chrystusie. I kiedy w liście do Filipian, czy w liście do Efezjan czytamy, to właściwie całe te listy, można powiedzieć, te listy apostolskie, tak bardzo jasno, tym głównym przesłaniem jest to spojrzenie na Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy popatrzymy się właśnie do tego, jak wygląda właśnie ta treść tych listów, to wiele razy też i w tych listach są pokazane te rzeczy, które są z tej grzesznej natury i wiele razy też coś takiego przeżywamy, że wiemy, że potrzebujemy więcej tej Bożej obecności, ale niekiedy to by tak wyglądało, że jak gdyby ten Pan Jezus, o którym my wiemy, że jak gdyby On jest, że my Go mamy za mało i dlaczego tak jest? Czy możecie każdy z nas powiedzieć, że to życie, które my jako dzieci Boże już mamy, czy jest w takim wystarczającym stopniu zadowalające was? Czy moglibyśmy powiedzieć, tak, to jest to życie, że jest to życie, że w pełni w Nim? Bo w liście do Kolosan właśnie jest coś takiego napisane, że mamy w Nim pełnię. Tu może parę wierszy tylko przeczytam z tego listu do Kolosan, które rozpoczynają się od takich słów. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, gdy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zwachwiecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą słyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Wiecie, gdybyśmy popatrzyli się na ten urywek, to jest pierwszy rozdział, przeczytałem 23 wiersze. To cała ta uwaga, po prostu cała jak gdyby ta treść i sens tych słów, wszystko jest to wokół osoby Pana Jezusa Chrystusa. Amen? To jest wszystko wokół osoby Pana Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane tutaj, że jest głową Kościoła, że jest też ponad wszystkimi rzeczami, że wszystko jest na Nim ugruntowane, że Bóg sobie upodobał, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I tak wiele razy, kiedy ja o tych rzeczach myślę, to co Bóg uczynił w Chrystusie, jest wystarczające, zupełne i skończone. I można by było tak powiedzieć, że problem jest jak gdyby po naszej stronie, że my Go nie znamy w taki sposób, jak mówi o Nim Słowo. I wtedy na to miejsce my próbujemy coś innego wprowadzić. Ale wiecie, nie ma innej drogi. Są tylko dwie drogi. Albo człowiek jest w Jezusie, albo jest obok. I tu potem, wiecie, kiedy dalej się ten list czyta, to jest powiedziane: jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Ja myślę, że wiele razy, i to jest piękne, że Biblia, te listy apostolskie odwołują się do tego pierwszego przeżycia, jak gdyby do tego początkowego okresu, bo jednak każdy z nas musi powiedzieć, że było to coś szczególnego. Że myśmy już wcześniej, bo wychowaliśmy się, możemy powiedzieć, że w chrześcijańskim kraju. I o tym Jezusie jako Zbawicielu słyszeliśmy wiele razy. Ale popatrzcie się, nie chcę jak gdyby krytykować, jak to wszystko po prostu wygląda. I na ile Słowo Boże i na ile ten Chrystus jest realny w życiu właśnie no, całego społeczeństwa. Po prostu skoro dzieją się takie rzeczy, po prostu, które, można powiedzieć, nie mają nic z Chrystusem wspólnego. A więc nie dzieje się to automatycznie, że człowiek usłyszy o Chrystusie, że może nawet chodzić no, po prostu regularnie gdzieś co jakiś czas, jeżeli właśnie nie ma najpierw miejsce, to przeżycie, to pierwsze przeżycie, że człowiek dożywa łaski Bożej, że Pan Jezus po prostu staje się Jego osobistym Zbawicielem i przynosi Mu to radość, bo kiedy to spotkanie, to przeżycie następuje w Słowie Bożym przez obecność Ducha Świętego, można powiedzieć tak, jak Pan Jezus mówił Nikodemowi, że musicie się narodzić na nowo, że naprawdę człowiek staje się nowym stworzeniem. I potem dalej, jak gdyby ta nasza droga, to jest to, aby być w Nim. Wiecie, nie ma innej możliwości. Dlaczego o tym tak mówię? Bo mogę powiedzieć ile? No prawie 40 lat, kiedy miałem 19 lat, już w dzieciństwie słyszałem o Jezusie, chodziłem na religię, można powiedzieć nawet w jakiś sposób się modliłem, ale
To, że stałem się dzieckiem Bożym i Pan Jezus jako Zbawiciel stał się moim Zbawicielem i że Słowo Boże wypełniło się, to dopiero wtedy. I teraz, mimo że upłynęło już tyle lat, to ciągle na nowo mogę powiedzieć, że ta realność Pana Jezusa Chrystusa w moim życiu to jest jak gdyby po prostu, że ciągle mam tą świadomość z jednej strony tego, że jestem dalej człowiekiem skażonym, że te myśli, czy zachowanie, czy mowa, że to nie jest jak gdyby automatyczne, że jestem już dzieckiem Bożym i teraz we wszystkim widać, że jestem dzieckiem Bożym. Ale że ciągle na nowo tak Słowo Boże mówi o tym, że ja potrzebuję, że my jako Kościół potrzebujemy, aby być w Nim. I myślę, że wiele razy po prostu tu są ogromne potrzeby i są ogromne braki. Że my jako ludzie wierzący, że brakuje nam z tej realnej obecności Pana Jezusa w naszym codziennym życiu, że wiele razy to są tylko nasze religijne myśli, tylko nasze pobożne pragnienia, bo kiedy potem dalej popatrzymy się do Słowa Bożego i kiedy ja patrzę się, jak my funkcjonujemy jako zbór tutaj na tym miejscu, gdzie nas Pan postawił, to ja powiem, mamy ogromne braki. Bo jeżeli człowiek nie potrafi przebaczyć, jeżeli odsuwa się jeden od drugiego, jeżeli my mówimy źle, jeżeli my wyrażamy wiele tym podobnych rzeczy po prostu na różne sposoby, to ja myślę, czy to jest ten Chrystus, czy to są te relacje, o których mówi Słowo Boże, czy to jest też to, co pochodzi ze starego i skażonego człowieka. I wiecie, nie chodzi o to, żeby w tym miejscu kogoś potępić, ale żeby nas tak Duch Boży poprowadził, żebyśmy mieli tą wyraźną świadomość tego, co jest z Chrystusa, a tego, co jest ze mnie. Bo przed Bożym obliczem będzie się liczyło naprawdę tylko to, co jest z Pana Jezusa Chrystusa. To, co jest zbudowane na Nim, to, co On przez swojego Ducha Świętego, przez Słowo Boże wnosi w nasze życie każdego dnia, wiecie, tego diabeł nie zdoła zniszczyć, bo Pan Jezus był tutaj na tej ziemi, był w ciele jako Syn Boży, jako człowiek i tego życia nie szło zatrzymać. Po prostu tego śmierć nie zatrzymała, tego grzech nie zatrzymało, tego piekło nie zatrzymało i my tego życia, które pochodzi z Jezusa, potrzebujemy po prostu, aby ono było w nas. I żeby to nie było, że my o tym nie wiemy, że my tego nie jesteśmy świadomi, ale żebyśmy to znajdowali w Słowie Bożym, żeby Duch Święty to objawiał w nas, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy zakorzenieni w Nim, że jesteśmy zbudowani na Nim i że On w nas mieszka. I potem tu jest napisane, ja przeczytam tylko już teraz wybiórczo, tak z drugiego na przykład rozdziału, kiedy apostoł Paweł mówi, macie pełnię w Nim. Wiecie, o jaką pełnię mu chodzi? O pełnię życia, pełnię tego Bożego życia, gdzie on potem dalej pisze i mówi o tym odnowieniu, ale najpierw mówi o tych starych rzeczach. I to pisze do ludzi wierzących, co mnie często też zadziwiało, bo przeczytajmy sobie jeszcze tutaj kawałek z trzeciego wiersza. A tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem. I znowu, jak gdyby ten werset jest w formie takiego pytania. Mimo, że on pisze do ludzi wierzących, prawda? Pisze do zboru Bożego w Kolosach, ale używa takiego zwrotu, a tak jeśliście wzbudzeni. Jest to słowo jeśli. I to mnie dotyczy i każdego z nas, że jeśli jestem wzbudzony z Chrystusem, to apostoł Paweł zachęca ten zbór do tego, mówi, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Wiecie, gdyby to tak przymierzyć dzisiaj do tego czasu, w którym my żyjemy, ja już nie mówię o świecie, ale o nas ludziach wierzących. I nie chciałbym po prostu też jakiś w sferze odczuć, jak gdyby to określać, ale chciałbym posłużyć się taką konkretną miarą. Bo taką miarą tego bycia w Chrystusie, tego życia w Nim, to jest to, jak my mamy zagospodarowany swój czas, prawda? Ile z tego swojego czasu, czy to chodzi o modlitwę, czy jakąś służbę, powołanie, no bo mówimy cały czas o tym,
że mamy być w Chrystusie, a ten Chrystus przez nas chce swoje dzieła na tej ziemi czynić. Czy to w tych naszych codziennych obowiązkach, czy może też jeszcze i w innych rzeczach. Ale wiecie, jeżeli brakuje nam tej świadomości, tego prowadzenia Duchem Bożym, to nam zostają tylko te nasze naturalne, ludzkie rzeczy. I wtedy po prostu popatrzcie się, jak bardzo aktualne jest to pytanie. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co ma na ziemi. I potem tu też jest takie praktyczne słowo. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I wiele razy też można sobie takie pytanie zadać. Czy ja umarłem? Czy ty umarłeś? Dla jakich rzeczy mamy umierać? Czy dla jakich rzeczy umarliśmy? Biblia o tym mówi. Umarliśmy dla grzechu. Umarliśmy dla tego świata. Wiecie, to są wszystko słowa, które my bardzo dobrze znamy, ale to wcale automatycznie nie znaczy, że my w tym jesteśmy. Wiecie, i to jest niesamowite, że trzeba pokory, trzeba łaski Bożej, żeby być w Jezusie Chrystusie. I tu potem apostoł Paweł mówi, umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskie. I to mnie zawsze zadziwiało, że pisze do ludzi wierzących, a na pierwszym miejscu tutaj mówi, umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Ja widzę, są to rzeczy, które są bardzo blisko nas. A nawet niekiedy ja bym powiedział, my je dostrzegamy w nas. Ja je dostrzegam w sobie. I niekiedy człowiek nie wie, może przejść do porządku dziennego, że to jest normalne, że to tam gdzieś się pojawia. Ale jako dzieci Boże, ja widzę, nie można przejść do porządku dziennego, że to jest normalne. Po prostu, ja myślę, to umartwianie polega na tym, że najpierw to człowiek zobaczy i potem potrzebuje tej Bożej pomocy i potrzebuje człowiek decyzji. Potem, popatrzcie się jeszcze, co tutaj jest napisane. Z powodu których przychodzi gniew Boży, że jeżeli człowiek wierzący, to wcale ten gniew Boży jeszcze teraz nad nami, w Chrystusie on jest usuwany, ale teraz, jeżeli my w czymś złym tkwimy i trwamy, to tak jak w rodzinie jest, że ojciec się może na kogoś pogniewać, na syna, prawda, bo zrobił złe rzeczy i wtedy go nie pochwali, powie mu, cieszę się synu, żeś to zrobił. Nie, jeżeli zrobił coś złego, to ojciec autentycznie się pogniewa i da wyraz temu, że to jest złe. I podobnie postępuje nasz niebiański ojciec, że jeżeli my jako dzieci Boże robimy coś, co jest złe i nie robimy z tym porządku, nie chcemy tej zmiany, nie chcemy tego nowego życia, które on w Chrystusie dla nas przygotował, to tu jest powiedziane, że z powodu tych rzeczy, o których wcześniej czytałem, przychodzi gniew Boży. Że po prostu jeżeli Pan się zacznie gniewać, to też za tym idą jakieś po prostu czyny z Jego strony. Ale tutaj jest powiedziane, niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale popatrzcie się, znowu ile tych negatywnych dalej rzeczy jest wymienione. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się zawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie. Po prostu, a więc to się dzieje cały czas w życiu człowieka wierzącego, że my potrzebujemy tego odświeżającego działania Ducha Świętego, obecności Słowa Bożego, żeby przeżywać Jego pokój. W tym Słowie Bożym tak wiele razy jest powiedziane, że mamy być wdzięczni. I też, kiedy się patrzę na swoje życie, to ja widzę, kiedy człowiek jest w Panu, kiedy jest blisko, to nikt nie musi mnie zakręcać do tego, żeby mu dziękować. A kiedy jak gdyby w tej cielesności człowiek chodzi, to zostaje tylko ze swoimi myślami. Widzi ten świat, widzi problemy, widzi kłopoty i nie ma żadnej chęci dziękować. I ja widzę, są to rzeczy po prostu, które dla nas jako dzieci Bożych po prostu Bóg chce, abyśmy znali tą rzeczywistość, która jest w Chrystusie. I kiedy, wiecie, jeszcze nad tym się zastanawiałem, kiedy potem patrzyłem się do listu do Filipian,
I może jeszcze tutaj tylko przeczytam jeszcze to jedno miejsce tutaj do końca. Po prostu, jakie jest to życie w Chrystusie? Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani. I cały czas też ten element świętości tutaj występuje. Ta treść, która mówi o świętości. Ale teraz popatrzcie się, kiedy tutaj widzimy po prostu tak wiele jak gdyby tych słów, które charakteryzują ten nowy życia, ten nowy rodzaj życia w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł mówi, że w tym odnowieniu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. To jest Kościół. Być w Chrystusie. Nie ma innego Kościoła. Wszystko, co jest poza Chrystusem, nie dostanie się do nieba. Amen. Wiecie, to, co jest poza Chrystusem, to w oczach Bożych jest skażone. Dlatego Syn Boży musiał przyjść na tą ziemię. Dlatego przyszedł On, aby nas uratować. Jeżeli człowiek postrzega inaczej te rzeczy, jest po prostu obok. I tu potem jest dalej napisane, przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Wiecie, ja widzę, że tych rzeczy ja nie mam dlatego, że jestem takim człowiekiem, że takim się już urodziłem na tej ziemi. To ta znajomość Pana Jezusa Chrystusa. Bo wiele razy przeżywam, że ze mnie pochodzi to, co skażone, że rozgniewać się to nie jest problem. Ta zapalczywość to też nie jest problem. Po prostu złe myśli to też nie jest problem. Ale mieć to nowe życie, serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Tu potem 13 wiersz, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Gdzie to ma być? No myślę, że najpierw w rodzinie, prawda, a potem dalej jako społeczność, jako zbór. A ja widzę, nie chcę, żebyście mnie postrzegali, że może krytykuję, ale widzę, jak nam tego brakuje. Wiecie, tu, gdzie nas Pan postawił, że jak mało tych rzeczy jest. Czy Pan Jezus, którego znamy, jest zbyt mały, abyśmy te rzeczy przeżywali? Nie. Po prostu zbyt duże są te rzeczy, które pochodzą z nas, z tego starego człowieka. I dlatego Pan Jezus Chrystus to, jakim On jest, On się nie może manifestować, bo te stare rzeczy Mu przeszkadzają. I dlatego tutaj apostoł Paweł mówi, że coś mamy zostawić. Pokazuje nam, że dla tych starych rzeczy żeśmy umarli, a tutaj w te nowe rzeczy ciągle na nowo Bóg chce, abyśmy się przyoblekali jako Jego wybrani Boży święci i znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. A tu wiele razy jest tak, że jak się ktoś pogniewa, to na amen, koniec, więcej się do ciebie nie odezwie, więcej się z tobą nie chce spotkać i to dzieje się na gruncie Kościoła. Wiecie, czy to jest Chrystus? Ten biblijny Chrystus, a każdy myśli, że jest w porządku. Nie chce nikogo atakować. Ja widzę, ile mamy do zrobienia. W takim czasie żyjemy. A co dopiero, gdybyśmy przeczytali potem, a ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A dopiero na samym końcu jest powiedziane, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Jeżeli z tymi wcześniejszymi rzeczami się człowiek nie upora, wiecie, jest niemożliwą rzeczą, aby w sercu mógł rządzić pokój Chrystusowy i aby człowiek mógł wnosić ten pokój. Ja dlatego tak o tym mówię, bo na nowo, wiecie, tak wyraźnie to zobaczyłem, że naszym powołaniem jest być w Chrystusie, znaleźć się w Nim. To, co apostoł Paweł mówi, to jest nasza odpowiedzialność, to jest moja odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność każdego, który się narodził do Królestwa Bożego, który narodził się z wody i z ducha. Po prostu to jest nasza odpowiedzialność, że to jest nasze powołanie, być w Chrystusie Jezusie. I każdy z nas po prostu ma tutaj odpowiedzialność każdego dnia na nowo, aby właśnie takim życiem żyć. Nie chciałbym może już czytać z listu do Filipian jakiegoś długiego odcinka, ale kiedy popatrzymy się na życie apostoła Pawła, wiecie, on tak dobitnie o tym mówi, taki sługa Boży, można powiedzieć, wszystko oddał. On mówi, o moim życiu mówić nie warto, po prostu nie przywiązuje do niego wagi, ale cały czas mówił, że jego pragnieniem jest to, aby znaleźć się w nim.
Dokładnie, list do Filipian o tym mówi. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale sprawiedliwość, która wywodzi się z wiary, na podstawie wiary Chrystusa. Wiecie, i potem mówi, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale że idzie w tym kierunku i mówi, że zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. A wcześniej, kiedy pisze do tego zboru, znowu jest jak gdyby właśnie ta forma, nie jest to nakaz, jest to jak gdyby takie, żeby kogoś pobudzić, jak gdyby go tak zapytać, że w tym nie ma żadnej agresji czy ataku, ale jest jak gdyby takie pytanie. Tutaj ja może jeszcze z tego drugiego rozdziału, z tego listu do Filipian przeczytam. Jeśli w Chrystusie, on się pyta tych ludzi w zborze, w Filipii, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta. Wiecie, na to sobie możemy też odpowiedzieć. Czy dla mnie jest ta zachęta w Chrystusie? Czy to przeżywasz na co dzień? Czy cię to cieszy? Czy chcesz tego? I tutaj takie pytanie, takie retoryczne pytanie, bo to było w liście zawarte. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni za drugich, jedni drugich za wyższych od siebie. I można by było czytać i czytać dalej. Wiecie, i kiedy to słowo wchodzi do serca, To jest tak z tym Janem, apostołem Janem. Wiecie, to jest jak miód. Ta książeczka w jego ustach była jak słodki miód. Ale kiedy potem przychodzi ta realizacja w tym życiu naszym na co dzień, w tych naszych kontaktach, w tych relacjach, to niekiedy temu wiele razy towarzyszy gorycz. Ale nie chodzi o to, żeby zostać w tym miejscu, ale aby skorzystać z tej zachęty, która jest w Chrystusie i przebić się i iść dalej. Bo niebo będzie dokładnie tak wyglądać. Tam będzie tylko to jedno życie. Tam nie będzie nic, co pochodzi jak gdyby z tych naszych ludzkich, skażonych możliwości. To, że Syn Boży w całej pełni zadowolił swojego Ojca, to jest wyrażone też właśnie w tym liście do Kolosan, że macie pełnię w Nim. I jeszcze mógłbym inne miejsca cytować. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Krzew winny i latorośl. Kto trwa we mnie, a ja w nim. Pan Jezus mówi wyraźnie o sobie. Wiecie, że nie można wydawać owocu, jeżeli nie będziemy w nim, jako dzieci Boże. I to jest to zasadnicze pytanie. Czy jesteś w Chrystusie? Czy jest to dla ciebie jakąś zachętą? Czy tego pragniesz? Czy idziesz w tym kierunku? Czy chcesz tego życia? Bo to jest to jedyne życie, które jest cenne w Bożych oczach. I to życie, to jest to niebiańskie życie. To jest ten żywot wieczny, który nam jest zwiastowany. Jestem Bogu niezmiernie wdzięczny, że ciągle na nowo ta łaska, ta Boża miłość i mojego serca dotyka, że Bóg ze swojej łaski te rzeczy mi pokazuje. Ja chcę być w tych rzeczach, chcę iść za Nim, chcę Mu być wierny, aby dojść aż do końca. I wiem, że po prostu to jest nasze wspólne powołanie, jako Kościół, jako zbór. Biblia mówi o tych rzeczach. I problem nie jest w tym, że ten Pan Jezus jest za mały, tylko że te ludzkie, te skażone rzeczy ciągle są zbyt mocne w naszym życiu, że to, co z Chrystusa, nie może się tak objawiać, jak o tym mówi Słowo Boże. Ale Bóg nie chce, żebyśmy się zniechęcali. On chce, abyśmy to pochwycili, kiedy On puka do naszych serc, wiecie, kiedy On nas dotyka w różny sposób. Idźmy za tym, szukajmy Go, miejmy ten czas z Nim, gdzieś na osobności, to odłączenie, bo On dał wszystko, aby nas ratować i chwała Jemu za to. On nas miłuje, On nas wybrał przed założeniem świata i chce nas do domu doprowadzić, a żyjemy w takim czasie, że Jego przyjście jest bardzo bliskie. I kiedy staniemy przed Jego obliczem, to będzie największa radość, żeśmy doszli, żeśmy wytrwali i że możemy być z Nim. Powstaniemy już teraz do modlitwy.
Chcemy Mu oddać chwałę, bo On sam jest godzien tej czci i tej chwały. On nas tak bardzo miłuje. Halleluja. Panie Jezu, jestem Ci tak bardzo wdzięczny za ten czas, za każdą chwilę, za to, że naprawdę ta łaska Twoja ciągle nas dotyka, że nie chcę, żebyśmy zostali w ciemności, nie chcę, żebyśmy zostali ze swoimi racjami, że nie chcę, żebyśmy się zadowolili tylko religijnym życiem, ale abyśmy Cię znali i ciągle mogli dalej poznawać jako żywego, jako realnego, który przynosi ten pełny pokój, który przynosi tą dobroć, to współczucie, tą serdeczność, Panie Jezu, tą chęć i do przebaczenia, kiedy trzeba. Panie Jezu, potrzebujemy Ciebie. Te Boże rzeczy pochodzą z nieba. One są tym darem w Synu dla Kościoła, dla mnie, dla każdego z nas, jak tutaj dziś jesteśmy na tym miejscu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że to miłość Cię zaprowadziła tak daleko, aby nas ratować. I w tej miłości chcesz, abyśmy żyli, abyśmy ją przekazywali, aby ona przez życie Twojego Kościoła płynęła dalej. Dziękuję Ci za ten wspólny czas. Tak się Tobie kładziemy i prosimy Cię, abyś Ty nas dalej mógł prowadzić, aby imię Twoje było uwielbione właśnie w taki prosty sposób, gdziekolwiek nas stawiasz, aby ta świeca nie była pod korcem, ale na świeczniku i aby świeciła wszystkim. Dziękuję Ci jeszcze raz za łaskę i miłosierdzie Twoje. Amen.